Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam bardzo serdecznie na kolejnym studium Pisma Świętego w Podkowie Leśnej w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. Przed nami ciekawy temat – żniwa i żniwiarze. Uczestnikami dzisiejszego programu są Beata, witam, Piotr, witam, i Marcin. Witam. Ja mam na imię Mirosław. Naszym zwyczajem chcemy na początku zwrócić się do Boga w modlitwie, aby pobłogosławił czas naszych rozważań. Bardzo proszę Ciebie, Piotrze, abyś zechciał pomodlić się w imieniu nas wszystkich. Dobrze. Kochany nasz łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty pozostawiłeś nam swoje słowo spisane, że teraz będziemy mogli je otwierać i studiować. Prosimy, Panie, o to, abyś Ty pobłogosławił czas tego studium, aby Twój Duch dał nam mądrości i rozjaśnił nam wszystkie te kwestie, które będziemy poruszać. Proszę, Panie, o Twoją obecność i o mądrość dla nas. Prosimy o to, Panie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 A zatem kontynuujemy kolejny temat wiążący się z uczniostwem. Mówiliśmy ostatnio o powoływaniu uczniów do roli przywódców. Tym razem chcemy porozmawiać o tym, jakimi przywódcami powinni być liderzy chrześcijańscy. Ja myślę, że nie znajdziemy lepszego szkoleniowca, lepszego mistrza niż Jezus Chrystus. Tego, który przygotowywał uczniów do kontynuacji dzieła. Ale w swojej pracy zwraca uwagę przede wszystkim na to, aby pomóc im znaleźć się w trudnych chwilach, pomóc im nabyć doświadczeń, pomóc im rozwijać te umiejętności nie tylko w oparciu o wiedzę, o jakiś teoretyczny przekaz, ale również zwracał uwagę na ich duchową warstwę życia. I dzisiejsze studium pozwala nam zauważyć trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, szkolenie przywódców to nie uczenie ludzi socjotechnik. To także nie organizowanie jakichś kampanii reklamowych. To także nie uczenie wyłącznie wystąpień publicznych. To przede wszystkim przygotowanie ich do tej duchowej formy pracy, ponieważ ta praca właśnie posiada taki charakter. I otwórzmy dzisiaj Słowo Boże po to, aby nauczyć się z doświadczeń naszych poprzedników. Dobrze uczyć się z doświadczeń cudzych. Mamy za mało czasu, aby uczyć się na własnych błędach. Proponuję, byśmy zaczęli od sformułowania definicji ewangelizacji. Gdybyśmy mieli wyrazić w kilku słowach, gdybyśmy mieli zdefiniować pojęcie ewangelizacji, czym jest ewangelizacja? Co to znaczy ewangelizować? Jak to rozumiecie, kochani? Ja myślę, że właśnie ewangelizacja to jest zwiastowanie dobrej nadziei do ludzi, tak? Mhm. Mi się wydaje takim dobrym porównaniem właśnie ewangelizacji, porównanie tego do związku między mężczyzną a kobietą w małżeństwie, prawda? Taki zdrową naturalną konsekwencją takiego związku jest potomstwo. I wydaje mi się właśnie, że taki zdrowy związek z Jezusem również powinien prowadzić do tego, że będziemy przynosić owoce w postaci ludzi nowonawróconych do Królestwa Bożego, do Boga. Myślę, że to jest naturalne, kiedy właśnie jest ten związek z Bogiem. Dobrze. Mamy związek Bóg-człowiek, mamy wpływ człowieka, a człowiek-człowiek? Czy tutaj ten element moglibyśmy jakoś próbować powiązać z definicją ewangelizacji? Myślę o dzieleniu się czymś ważnym. Jeden z ewangelistów powiedział kiedyś, że misja to nic innego jak to, kiedy jeden biedny człowiek, dosłownie żebrak, mówi drugiemu żebrakowi, gdzie można znaleźć chleb. Co sądzicie o takiej definicji? Bo wydaje mi się, że w ogóle punktem wyjścia powinno być postawienie sobie pytania przez Kościół. Dlaczego tu jesteśmy? Prawda?
po co ta cała zabawa? Dopóki nie dowiesz się, po co istnieje Kościół, to nie możesz zbudować fundamentu, na którym będziesz budował misję, na którym będziesz tworzył misję. I bardzo podobało mi się to porównanie misji do przekazywania dobrej nowiny, do pewnego związku bardzo intymnego, z którego rodzą się dzieci, do dzielenia się chlebem. Ale myślę także, że powinniśmy przede wszystkim podkreślić, że ewangelizacja to jest dzielenie się największą rewelacją w historii świata. Rewelacją o tym, że każdy z nas może otrzymać przebaczenie, wewnętrzny pokój, znaleźć jakąś równowagę, znaleźć antidotum na swoje problemy, okaleczenia życia. No ale dobrze, powędrujmy tym śladem i postawmy sobie pytanie. Jaki zatem w ewangelizacji powinien być wpływ Boga i człowieka? Czy znajdujemy przykłady w Piśmie Świętym, kiedy widzimy typowy rodzaj ewangelizacji, ewangelizacji w wydaniu Chrystusa i ewangelizacji, w której uczestniczy jej główny podmiot, odbiorca tych treści, czyli człowiek? Proponuję, byśmy otwarli Ewangelię Jana, rozdział pierwszy i tam wiersze od 40 po 46. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei i spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanaela i rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Wtedy Natanael rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to: pójdź i zobacz. Dziękuję bardzo. To jest przykład działania pewnego łańcucha. Otóż jeden z braci informuje drugiego, swojego brata, o tym, że znalazł coś niesamowitego. Znalazł ową rewelację, jak powiedzieliśmy. Znalazł chleb. Zdawałoby się, że ten przekaz kończy się. Ale tak nie jest. My wiemy, że Piotr w pewnym momencie stanie przed grupą 3000 osób i to on przekaże ową rewelację. To on powie o przebaczeniu grzechów. To on powie o możliwości zmiany życia. I ten człowiek spowoduje, że 3000 jednego dnia zawoła: co mamy czynić, aby być zbawionymi? Popatrzmy na inny przykład związany z misją Chrystusa. Przykład Jezusa i Samarytanki. Bardzo proszę, Piotrze, zechciej przeczytać Ewangelię Jana, rozdział 4, wiersz od 28 po 30. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: mistrzu, jedz. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto podał mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem jest pełnić wolę tego, który mnie posłał, i dokonać jego dzieła. Dobrze, dziękuję. Skupmy się na tej kobiecie. Ta kobieta stała się odbiorcą przekazu, jaki kierował do niej Chrystus, a następnie stała się misjonarzem. Prawda? Zobaczcie, to jest ciekawe. Ja przypominam sobie z historii Kościoła, z historii rozwoju misji, pewną postać niejakiego Edwarda Kimballa. Edward Kimball był prostym szewcem. I Edward Kimball w swoim zakładzie szewskim kiedyś złożył świadectwo o mocy Chrystusa w jego życiu w obecności niejakiego Dwighta Moody'ego. Jak wiemy, Dwight Moody stał się największym ewangelistą XIX wieku. Człowiekiem, który przemawiał do tysięcy. Człowiekiem, na wpływ którego słowa reagowali ludzie w wielu miejscach i oddawali swoje życie Chrystusowi. Czyli popatrzmy, ewangelizacja jest czym? Takim głoszeniem Ewangelii, przekazywaniem, tak? Tego, co najważniejsze. Aha.
Ale jest też procesem. Tak. Prawda? Jest łańcuchem. Jest czymś, co pozytywnie nas zaraża. To w zasadzie jedyny plan, który Chrystus wymyślił, żeby Kościół się rozwijał, że jeden, który usłyszy i przyjmie Go jako Zbawiciela, będzie przekazywał to dalej. Tak. No w ogóle sekretem skutecznej ewangelizacji jest trzymanie się metodologii Nowego Testamentu, jaką objawił Chrystus. Mam pytanie, czy w swoim życiu, możemy znaleźć jakiś przykład związany właśnie z taką formą cudownej, efektownej ewangelizacji, kiedy jeden człowiek przekazuje chleb drugiemu człowiekowi i nagle tworzy się łańcuch ludzi o zmienionych życiach, o zmienionym życiu. Ja chciałam właśnie takie powiedzieć doświadczenie. Świetnie. Które tak naprawdę teraz jeszcze trwa. Osoba, która jest w więzieniu już od dłuższego czasu, miała pragnienie właśnie poznania Ewangelii, Słowa Bożego. Tam przyszły osoby, które przychodziły właśnie po to, żeby właśnie mówić, opowiadać o Jezusie Chrystusie. I on tak naprawdę zobaczył w tej Ewangelii coś najważniejszego, tak? Tą miłość. Czyli tak, człowiek w więzieniu. Tak. Zetknął się z Ewangelią poprzez co, przepraszam? Poprzez osoby, które tam przychodziły, odwiedzały, tak? Aha. Bo te osoby miały Czyli było pragnienie, pierwsze ogniwo. Tak, pierwsze ogniwo, tak. Tak, że ktoś miał pragnienie, żeby chodzić do więzienia, głosić Ewangelię, a ktoś w więzieniu był, kto chciał przyjąć tę Ewangelię, miał to pragnienie. Czyli był nadajnik i odbiorca. Tak, dokładnie. Ale to jeszcze nie koniec tej historii, dlatego że rodzice przyjeżdżali tam co jakiś czas i zobaczyli zmianę w tym synu, że coś jest innego. W tym odbiorniku. Tak, tak. Dobrze. I kiedy zobaczyli, że... To jest ciekawe, dlatego że oni widzieli, jaki ten syn jest wcześniej, że to jest zbuntowany człowiek, że to jest agresywny, że przeklina, że jest tam po prostu dużo tej złości w środku, a Ewangelia zaczęła tak mocno zmieniać jego serce, że oni tak patrząc na to, to stwierdzili, że oni tego samego chcą. I kiedy zaczęli sami czytać Pismo Święte, to zaczęli opowiadać swojej córce. Ciekawe jest to, że kiedy pojechali na chrzest, to ta córka po prostu podjęła decyzję, patrząc nie tylko na... Na jaki chrzest, przepraszam? Tak, chrzest tego człowieka, który był w więzieniu. Rozumiem. Bo on podjął decyzję zawarcia z Panem Bogiem przymierza. To jest ważny szczegół. Kiedy pojechała cała rodzina już na ten chrzest, to córka podjęła decyzję, że kiedy przyjedzie z powrotem, to chce właśnie czytać Pismo Święte i chce studiować. Ale to jeszcze nie koniec historii jest, dlatego że ona ma syna, który też podjął tę decyzję, ma teraz 14 lat i który też czyta Pismo Święte, a jeszcze jest przyjaciel, który też czyta Pismo Święte, teraz razem wspólnie i teraz już niedługo, za miesiąc czasu będzie ich chrzest. Oni podjęli tę decyzję zawarcia z Panem Bogiem przymierza. Zaczęło się od jednej osoby, która miała pragnienie po prostu pójść do więzienia, dlatego że co dla Pana Boga jest najważniejsze? Tak, dla Pana Boga nie ma jakichś granic, tak? Nie ma krat, tak? Nie ma zamkniętej drzwi na klucz. Nie ma ludzi, którzy są w jakiś sposób segregowani, oceniani. Dla Pana Boga liczy się człowiek, który potrzebuje Ewangelii. Ale właśnie to jest to, co najważniejsze w tym uczniostwie jest. Poznając Jezusa Chrystusa, my mamy pragnienie opowiadania tego innym. Nie możemy tego zatrzymać dla Rozumiem. Siebie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O tym jeszcze porozmawiamy. Ja myślę, że warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Pan Bóg wobec tego nie posłużył się aniołami, podejmując dzieło ewangelizacji świata. Tą wielką misję Bożą, owo missio Dei, jak to mawiają teolodzy. Dlaczego nie posłużył się doskonałymi istotami? Dlaczego posłużył się ludźmi niedoskonałymi, nieudolnymi, którzy potrafią czasami zepsuć albo zrobić to w sposób, który raczej przeszkodzi ewangelizacji niż jej pomoże? Jak sądzicie? Myślę, że aniołowie na pewno by to zrobili lepiej. Tak, nie popełniliby tylu błędów, co my. Ale właśnie to jest coś bardzo szczególnego. Tak? Pan Bóg chce nas zaangażować do tej misji. Tak? To jest ten plan zbawienia. Pan Bóg chce, żebyśmy zobaczyli, bo to jest... Pan Bóg stworzył człowieka z gliny. I to było takie proste. Powiedział, że to było bardzo dobre. Ale zbawienie człowieka, nawrócenie, to wcale nie jest taka prosta sprawa. Nie, Pan Bóg nie chce łamać woli człowieka. Tak? Jeśli człowiek nie chce, to tylko może Pan Bóg czekać na to, aż po prostu jego serce otworzy się. Rozumiem. I my, jakby głosząc Ewangelię, widząc ten wielki bój, tak, ten, czasami po prostu ci ludzie walczą w środku, tak, co mają wybrać. Czy mają wybrać pójść za Jezusem Chrystusem, czy może coś innego.
to my po prostu widzimy, jak wielką walkę po prostu Pan Bóg też toczył o nas, tak? Bo Pan Bóg chce nam też pokazać coś, jak bardzo ważna jest Ewangelia, jak bardzo ważne jest, kim jest Twórca. I przez to, wydaje mi się, potrafimy docenić rolę Boga w tym działaniu, Jego starania, Jego troskę o nas. A poza tym jeszcze jedna kwestia, o której warto powiedzieć. Aniołowie nie przeżyli doświadczenia upadku, a też i procesu nowonarodzenia. A więc mówić o czymś, czego się nie doświadczyło, byłoby trudno. Proszę cię bardzo, Marcin. Myślę, że Pan Bóg też chce dać nam to, co najlepsze. I jest w tym ogromny cel, że Bóg dał po prostu nam możliwość dzielenia się, służenia innym ludziom ku ich zbawieniu, bo wie, że nie ma fantastyczniejszej rzeczy, której można doświadczyć tutaj na tej upadłej ziemi, jak właśnie to. No, różne są doświadczenia, ale to są takie niezapomniane chwile, kiedy możemy otwierać przed ludźmi Słowo Boże i widzimy tą iskierkę w oku, która mówi o tym, że światło, które jest na obliczu Chrystusowym, gdzieś tam w nich jaśnieje. I to są doświadczenia, które Pan Bóg chce nam dawać. A wiem, że widzicie... I ja też to widzę czasami, bo ponieważ no, wszyscy pracujecie w służbie misyjnej, jesteście pracownikami misyjnymi na różnych odcinkach tej działalności. I myślę, że w tej pracy potrzeba też dużo cierpliwości. Właśnie cechą przywódców, cechą liderów jest to, że potrafią być cierpliwi. Potrafią nadążać, albo inaczej, to Pan Bóg czasami musi... No, jakby spowalniać nasze kroki w naszej niecierpliwości, w naszej nadgorliwości. I sądzę, że współcześni przywódcy religijni, współcześni liderzy powinni przestać się modlić, Panie, błogosław to, co robię, a zacząć modlić się, Panie, spraw, abym to, co robię, było przez Ciebie błogosławione. Przeżywamy nieraz frustrację, dlatego że Boży plan rzadko zgadza się z naszym. Często spieszymy się tam, gdzie Pan Bóg nie chce, byśmy się spieszyli. Popatrzmy na Mojżesza. Pan Bóg potrzebował około 80 lat, by przygotować go do największego zadania, jakim było wyprowadzenie narodu izraelskiego z niewoli. Ja myślę, że w ciągu tych 14 tysięcy, kiedyś policzyłem bardzo szybko, 14 600 dni, Mojżesz wielokrotnie stawał i pytał, Boże, czy to już ten moment? Bóg mówił, nie, poczekaj, to jeszcze nie jest ten moment. Zauważcie, że Jezus zwraca uwagę na kwestię cierpliwości. Ewangelia Mateusza, rozdział 24. Bardzo proszę cię, Beato, otwórz ten fragment z nami. I tam w wierszu od 47 po wiersz 53 znajdziemy tajemnicę cierpliwości, powód, dla którego Chrystus mówi o cierpliwości. I że począwszy od Jerozolimy, w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. Wy jesteście świadkami tego. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I wywiódł ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością i byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga. Proszę bardzo. Ja może jeszcze pozwolę sobie nawiązać do tego wersetu, który jest z Ewangelii Mateusza, ostatnie wersety od 16 do 20. I tu podają takie słowa, że dana mi jest wszelka moc, to mówi Jezus. I ten fragment niektórzy tak z uśmiechem na twarzy nazywają 11 przykazaniem. I było również pytanie, dlaczego głosimy Ewangelię? Myślę, że też bym dodał, dla naszego dobra. A łącząc to z tym fragmentem, jest tu pokazany jakby Boży zegar. On mówi, pozostańcie jeszcze 10 dni. On mówi, pozostańcie jeszcze w Jerozolimie, póki nie wydarzą się pewne chwile. Głoszenie Ewangelii uczy nas właśnie takiego Bożego zegaru, pewnych podejmowania decyzji w naszym życiu. Wiele nauk można wyciągnąć z pracy wśród ludzi i głosząc im Ewangelię. Od takich, od Boga samego cierpliwości względem mnie, jak również tego, jak Pan Bóg
pragnie pracować i my mamy Jego naśladować. Czego zatem potrzebują współcześni przywódcy, współcześni liderzy, którzy no, powinni być wyczuleni na głos Ducha Świętego w tej pracy? Na co należałoby zwrócić uwagę? Co jest istotne w przygotowaniu się do dzieła ratowania ludzi? Powiedzieliśmy, że jest to działanie o najwyższym stopniu trudności, odpowiedzialności, że jest to działanie zaszczytne i chyba najważniejsze, bo nic nie przetrwa wieczności oprócz ludzkiego życia, zbawionego ludzkiego życia. Ja może jeszcze bym dodał, że jeżeli Ewangelia jest głoszeniem dobrej nowiny, dopóki sam głosiciel nie przekona się, że jest to dobra nowina i sam Chrystus nie zdobędzie jego serca, to wtedy mówimy o pewnych informacjach, które gdzieś nauczyliśmy się bądź przeczytaliśmy. Natomiast to, co ma moc, to doświadczenie w swoim życiu Chrystusa, to doświadczenie tego, że On faktycznie przebaczył, moje sumienie jest uwolnione, to jest to serce, które pała miłością. I myślę, że to jest sednem, które ratuje przed zniechęceniem jakimkolwiek głoszenia Ewangelii, bo jeżeli jest to trudne zadanie, to dlatego, że człowiek szybko się zniechęca. To jest chyba najtrudniejsze. Ale o tym porozmawiamy jeszcze dzisiaj. I dlatego potrzeba tak. jest tego serca, które podąża za Chrystusem. Serce pałające. Świetnie, dobrze. Powędrujmy dalej, ale wracam konsekwentnie do pytania. Na co powinni zwrócić uwagę liderzy chrześcijańscy, ludzie pracujący z ludźmi, jeżeli mówimy o cierpliwości, czym wypełnić ten czas oczekiwania na Boże wezwanie? Jak skupić się, czy na czym skupić się właśnie w tym czasie? No jeśli mamy taki właśnie czas oczekiwania, tak, bo Pan Bóg zawsze ma ten właściwy czas na to, żeby rozpocząć albo zatrzymać tę służbę, to ten chyba przede wszystkim, jeśli chcemy głosić Ewangelię, chcemy głosić, żeby to był ten Bóg żywy, tak? To powinniśmy zacząć od modlitwy. Modlitwa, czytanie Słowa Bożego i tak rzeczywiście wyczulenie i słuchanie głosu Bożego. Co Pan Bóg chce? Bo my bardzo wiele rzeczy chcemy. Tak? Czy mamy pragnienie. Czy praktykowaliście tak? to? Tak, tak. I działa? Tak, działa. Świetnie, potwierdzam. Myślę, że też właśnie jeśli chodzi o przywódców, tak, sobie zdać sprawę, dlaczego jesteśmy tutaj. Dlaczego chcemy głosić Ewangelię? Co jest najważniejsze? Bo dzisiaj wielu przywódców Czyli wracamy do jest. Celu. Tak, do ten cel. Tak, jeśli nie mamy tego celu, tak? Na przykład jeśli czytamy Księgę Ezechiela, 34 rozdział i 16 werset. Konkretnie jest powiedziane o pasterzach, jacy mają być. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę szczekł i będę pasł sprawiedliwie. To jest zadanie służenia innym ludziom. To jest szukanie tych, którzy zostali zgubieni. Tak, tutaj będę szukał zaginionych. Rozproszone sprowadzę, bo dzisiaj wielu ludzi nawet nie wie, gdzie mają szukać, tak, jakiego kościoła, jaki to ma być Bóg. Tak, gdzieś, być może gdzieś się czegoś nauczyli, ale nie ma takiej relacji, nie ma tego Boga żywego w sercu. I przywódcy, tak, mają to takie szczególne zadanie. To jest duża odpowiedzialność, to co powiedziałeś. Dlatego, że chodzi tutaj o zbawienie każdej osoby. Jezus Chrystus zapłakał nad Jerozolimą, dlatego że zdał sobie sprawę, że wielu osób nie przyjmie tę Ewangelię. Jeśli my mamy dzieci, tak, to naszym pragnieniem największym jest to, żeby te dzieci były uratowane, żeby szły tą właściwą drogą. Nikomu przecież, jeśli kochamy swoje dziecko, to nie chcemy. Życzymy złego. Dokładnie. Chcemy dla tego dziecka jak najlepiej. A jeśli kochamy ludzi, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Tak? Dziękuję bardzo. Ja myślę, że nie ma człowieka, którego by Pan Bóg nie kochał, jeśli go wcześniej nie stworzył. Ja myślę, że to jest oczywiste dla nas, że my to rozumiemy, ale przełożyć to na język bardzo praktyczny. Przywódcy dzisiaj, przywódcy często otoczeni aurolą fałszywej świętości, często występujący w skandalicznych sytuacjach, przywódcy religijni, muszą przywrócić chrześcijaństwu autentyzm. Zrobią to, kiedy między ich życiem a tym, co mówią, nie będzie zderzenia. I stąd też Pan Jezus położył na nas ogromną odpowiedzialność. Nieważne, czy jesteśmy w tej hierarchii naszych działań osobami na bardzo wysokim stanowisku, czy jesteśmy tymi skromnymi, tak jak my tutaj, pracownikami misyjnymi. Myślę, że ludzie jednakowo patrzą na jednych, jak i na drugich.
To musi działać w twoim życiu. Ale potrzebujemy też autorytetu, o którym mówi Nowy Testament. I Chrystus taki autorytet powierzył uczniom. Możemy zobaczyć to w Ewangelii Marka, w rozdziale 6 i wierszu od 7 po 13. Poproszę cię, Marcinie, o przeczytanie. Potem wezwał 12 i począł ich wysyłać po 2 i dał im moc nad duchami nieczystymi. I nakazał im, aby nic nie brali na drogę prócz laski, ani chleba, ani torby podróżnej, ani monety w trzosie, lecz by obuli sandały, a nie wdziewali 2 sukien. I mówił do nich, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swego odejścia stamtąd. A jeśli by w jakiejś miejscowości nie chciano was przyjąć ani słuchać, wyjdźcie stamtąd i otrząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim. A oni poszli i wzywali do upamiętania i wyganiali wiele demonów i wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Słuchajcie, to jest niesamowite. To pokazuje, z jaką my mocą się zderzamy, mamy do czynienia. Po pierwsze, Chrystus uwierzytelnia tych ludzi. Co jeszcze? W tym tekście możemy dostrzec. Myślę, że też to jest bardzo ważne, że to, co Jezus Chrystus im powiedział, powinni postępować tak, jak mówi, tak? To posłuszeństwo. Dzisiaj jakby nie ma tego posłuszeństwa, robimy, co chcemy. A Pan Bóg konkretnie mówi, nakazał im, aby nic nie brali na drogę, prócz laski, ani chleba, ani torby podróżne, ani monety w czasie, tak? Później, gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam pozostańcie aż do swojego odejścia stamtąd. A jeśli by nie chcieli was przyjąć, tak? To też konkretnie mówi, co mają, jak mają postępować. To pełne, tak jakby cały czas takie ucho wyczulone na to, co po prostu Jezus Chrystus mówi. I uczniowie mieli tą taką możliwość jakby rozmawiania bezpośrednio z Jezusem Chrystusem. My dzisiaj tej możliwości nie mamy. My mamy możliwość poprzez Ducha Świętego rozmawiania z Jezusem Chrystusem. I dzisiaj nic się nie zmieniło, tak? Kiedy idziemy opowiadać Ewangelię, kiedy idziemy rozmawiać z ludźmi, kiedy chcemy, żeby rzeczywiście ta Ewangelia żyła, to też jakby powinniśmy być wyczuleni na ten głos. Pan Bóg konkretnie mówi tak, a nie inaczej, tak? I myślę, że sukces tak naprawdę w misji, tak? Sukces w uczniostwie, żeby ludzie naprawdę poznali tego Pana Boga, to jest to, jak bardzo chcemy po prostu słuchać też Pana Boga. Ja myślę, że też Jezus ciekawą rzecz tu zrobił, że nic im nie dał na drogę. Myślę, że również po to, żeby nic nie rozpraszało ich myśli. I to jest chyba najlepszy czas doświadczeń, kiedy nic nie mamy, a idziemy z Bogiem. I wtedy naprawdę można doświadczyć tego, jak On działa, jak On dba o człowieka, o wszystkie. Czy rzeczywiście nic? Bo mając Chrystusa mamy wszystko. On gwarantuje wszystko. Tak. Cóż nam jeszcze więcej potrzeba? W takim znaczeniu tak. Tak. Świetnie, słuchajcie, bo myślę, że dotykamy ważnej kwestii. Mianowicie powiedzieliśmy sobie, że tak, rolą duchownych, liderów, pasterzy, pastorów jest łowienie ryb i karmienie owiec. Że często przez pryzmat ich życia inni będą podejmować decyzje. Ktoś powiedział kiedyś do pewnego młodego adepta sztuki misjonarskiej, który udawał się na nowy teren, powiedział, zrób wszystko, by tych ludzi pozyskać dla Chrystusa, a kiedy będziesz musiał, to użyj słów. Szalenie wymowne, prawda? To jest szalenie wymowne. I sądzę, że ludzie, którzy chcą przyłączyć się do Kościoła, oni muszą wiedzieć, dokąd ten Kościół zmierza, jakie ma cele, oczekiwania. Kościół, który nie sygnalizuje swoim pasażerom, na jakiej stacji się zatrzyma, jest niewiarygodnym Kościołem. W tym Kościele to powinno być i przejrzyste, a przywódcy to ludzie o skrystalizowanej wizji. No dobrze, czyli tak. Potrzebujemy cierpliwości. Mamy autorytet, to jest to powołanie do uczniostwa, powołanie do kierowania zespołami. Pasterz to dyrygent, który nie tylko, czy raczej, to ktoś, kto prowadzi orkiestrę, a nie gra na wszystkich instrumentach, tak jak ja próbuję zrobić to niepotrzebnie dzisiaj. Wybaczcie mi, ale już oddaję wam głos. Dobrze, no to co? W pewnym momencie uczniowie, zobaczywszy te wszystkie atuty, jakie posiadają, te swoje możliwości,
usłyszeli od Jezusa historię o żniwiarzu i o polach dojrzałych do żniwa. Przeczytajmy z Ewangelii Mateusza, rozdział 9, wiersz 36 po 38. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy rzekł uczniom swoim, żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniw, aby wyprawił robotników na żniwo swoje. To musiało być wymowne. Ktoś powiedział kiedyś, że na świecie mamy więcej ludzi gotowych przyjąć Ewangelię niż tą Ewangelię zwiastujących. To jest ten pozytyw. To jest to wyzwanie, które stawia przed nami Ewangelia. Ja myślę, że mamy pewien problem w Kościele. Polega on na tym, że jako chrześcijanie strzeżemy zazdrośnie naszej wspólnoty. Dbamy o jej jakość, ale trzymając się razem, niestety omijamy ludzi na zewnątrz. Tworzymy coś w rodzaju twierdzy. I cała ta miłość, skądinąd potrzebna, ważna, ona spala się wewnątrz i czyni Kościół tak szczelny, że ludzie niewierzący nie są w stanie przebić. Ja byłem świadkiem zamierania takich kościołów, w którym kwitła miłość, ale ta miłość nie eksponowała się na zewnątrz. Ona nie była eksponowana wobec ludzi, którzy jej potrzebowali. Co z tym zrobić? Jak znaleźć równowagę pomiędzy zaspokajaniem potrzeb ludzi w Kościele, a realizacją zadania, które Kościół otrzymał? Wychodzenia na zewnątrz. Ja może opowiedziałbym takie króciutkie doświadczenie. Kiedy prowadziłem tak nie do końca dobry styl życia i piłem mało wody, straciłem poczucie pragnienia picia wody. No i przez to zapominałem coraz bardziej, ale pojawiały się przykre tego konsekwencje. Ale często pojawiało się pragnienie jedzenia, gdzie tak naprawdę organizm potrzebował wody. I często człowiek ma takie i w duchowych sferach, że chce mu się czegoś, ale tak naprawdę nie wie czego. Wydaje mu się, że czegoś chce, a może to będą pieniądze, a może to będą, może to mąż czy żona, gdzie tak naprawdę potrzeba jest Boga. Myślę, że mądry przywódca i lider powinien dostrzegać potrzeby, które mają jakby te owce, którymi on się troszczy. I poprzez to, że praca misyjna jakby uczy samego siebie dostrzegać potrzeby i z Bogiem je wszystkie spełniać i przenosić to również na tą grupę osób i pomóc im zrozumieć, co jest tak naprawdę tą właściwą potrzebą. Czyli tworzenie funkcjonalnych struktur, prawda? Dostrzeganie ludzi, tak to odczytuję z twojej wypowiedzi, zaangażowywanie ich, tak prawda? Eksperymentowanie z darami duchowymi, szukanie dla nich zajęcia i tworzenie balansu między energią, która spala się wewnątrz, a tą, która może być przekazana na zewnątrz. Bo właśnie tak kontynuując, potrzeba, jaka jest w sercu ludzkim, to właśnie chęć służby, tak? Ona może czasami, służba to może takie słowo, przed którym wielu ucieka, ale tam naprawdę Jezus też chce dać nam właśnie tą radość, satysfakcję. I ja pamiętam, kiedy przyszedłem do Jezusa, przyszedłem później do kościoła, i jakiś czas obracałem się... Właściwa kolejność. Tak. I obracałem się właśnie wśród członków zboru, to w pewnym momencie i cała rodzina już wiedziała, że o tym, w co wierzę, tak, czym się zafascynowałem. Wszyscy znajomi już wiedzieli. To tak prosiłem cały czas Boga, żeby poszerzył moje jakieś horyzonty, jakieś granice. Świetnie. I pamiętam, że to jest piękne, bo Bóg takiej modlitwy na pewno wysłucha. I pamiętam, że przyszła do mnie jedna siostra ze zboru, ni stąd, ni zowąd, i zaproponowała, że nawet, że ona organizuje takie spotkanie, żeby wyjść do ludzi z jakimiś ulotkami. Coś bardzo skromnego. Ale na początku było to dla mnie trudne, ale wiedziałem, że to jest odpowiedź na moją modlitwę. I dlatego... Na twoją prośbę o zaangażowanie się. Popatrzcie, jak ważną rolą jest tutaj wpływ przywódców, którzy dążą do wyższego celu i wiedzą,
że jeżeli wiosłujesz, to nie masz czasu na kołysanie łodzią. Prawda? Skierować ludzi na te tory, gdzie będą mogli się dobrze realizować. Wobec tego, moi drodzy, to cóż, no to zderzmy się z kolejnym ważnym wyzwaniem. Jak traktować ludzi? Ludzi w świecie, jak mówimy, ludzi niewierzących, ludzi niepraktykujących. Chrystus użył specyficznego określenia. Powiedział kiedyś, że Syn Człowieczy przyszedł, aby szukać... Dokończcie za mnie. To, co zginęło. Szukać tego, co zginęło. Tak. Szukać i zbawić to, co zginęło. Coś zginęło, skoro mamy tego szukać. I myślę, że język Nowego Testamentu w Ewangelii Łukasza w rozdziale 15 my możemy zobaczyć, pokazuje nam człowieka. Człowieka w pewnej konkretnej sytuacji. Pokazuje go obrazowo. Pokazuje go jako... No właśnie, zobaczmy do tekstu. Łukasz, rozdział 15, od 1 do 32. Wyrywkowo. Mamy tam trzy przypowieści. Przypowieści o czym? O zgubionej owcy. Tak. O zgubionym groszu. Tak. I jeszcze jest podobieństwo z synu marnotrawnym. O zgubionym synu. O zgubionym człowieku. O zgubionym synu. Bo tak naprawdę o człowieka chodzi. Okoliczności zagubienia były różne. Ktoś nie wie, że się zagubił. Ktoś potrzebuje odnalezienia. Ktoś szuka kontaktu. Ja myślę, że to przesłanie mówi nam o sposobie, w jaki Bóg postrzega zagubionych ludzi, jaka powinna być nasza odpowiedzialność za tych ludzi. To jest czuły test naszego chrześcijaństwa. Dlatego, że Kościół musi przestać mówić, że ludzie są zamknięci na Ewangelię. Kościół musi zacząć nadawać na falach, na których płyną ci ludzie, na których oni nadają. Co zrobić, żeby zacząć myśleć w sposób po niewierzącemu, tak to nazwijmy. Co jest ważne, aby rozumieć tych ludzi? Od czego byśmy zaczęli? Myślę, że tak naprawdę to wszystko zmienia Jezus Chrystus, tak? Jego miłość. Kiedy rzeczywiście badamy każdego dnia życie Jezusa Chrystusa, jaki On był, jak postępował, tak wśród jakich ludzi w ogóle się poruszał, tak? Bo on szukał tych, którzy rzeczywiście potrzebują pomocy, tak? Był przyjacielem celników. Tych, którzy w ogóle... Celników i grzeszników. Tych celników i grzeszników, tak? Do tych, którzy byli odrzucani, do tych, którzy po prostu byli chorzy, do tych, którzy po prostu nie wiedzieli, w którą stronę pójść. Tak. I my z jednej strony widzimy tą społeczność, która jest bardzo ważna tak w zborze, gdzieś w kościele, dlatego że Pan Bóg mówi... To jest Kościół Boga Żywego, to jest jedność, tak? To jest miłość, ale to jest nie wszystko, tak? Dlatego, że Chrystus ciągle szukał tych, których jeszcze można po prostu przyprowadzić, tak? On ma po prostu swoje owce, które przyprowadzi chce nas jedno pastwisko, tak? Bato, dziękuję ci bardzo, bo mamy jeszcze coś ważnego do zakomunikowania, a więc to jakby patrzenie na świat oczami Bożymi. Wejście w sposób myślenia tych ludzi. To ma szalone znaczenie, dlatego że Kościół dzisiaj, jeśli przyzwyczaił się do pewnych stałych form i informuje ludzi niewierzących, mówiąc weź albo idź sobie, bo to, co mamy, to jedynie nabożeństwo o 9:30, a jak ci nie pasuje, to masz pecha. Ten Kościół nie ma szans na rozwój. Ten Kościół, jeśli nie dostosowuje swoich możliwości do potrzeb tych ludzi, różnorodnych potrzeb, do ludzi poszukujących, do ludzi młodych, do ludzi zagubionych, do ludzi okaleczonych przez życie. Ten Kościół nie nadąża za rytmem życia. Wydaje mi się, że musimy też zachować pewną ostrożność w doborze słów, kiedy próbujemy oceniać ludzi. Dlatego, że Jezus kochał zgubionych. Lubiał spędzać z nimi czas. To nadawało w zasadzie charakteru Jego służbie. Czy pytaliście kiedyś ludzi, którzy trafili do kościoła, co było przyczyną, że zdecydowali się podjąć ten krok? Co było przyczyną, że my taki krok podjęliśmy? Popatrzmy może wstecz na nasze doświadczenia. Myślę, że pragnienie czegoś lepszego. Aha. Taka nadzieja, dlatego że jak pamiętam swoje gdzieś doświadczenia przyjście do Pana Boga, to czułam się w takim momencie takiej bezradności. Czułam, że po prostu spadam ciągle w dół i nie ma dla mnie ratunku.
Pamiętam, że... A czy jakąś rolę w tym odegrali również ludzie? Tak, dlatego, że ludzie w jakiś tam sposób... Z jednej strony spotykałam ludzi, którzy mnie krzywdzą, tak. A z drugiej strony ludzie, którzy chcieli... A ludzie w kościele? Ludzie chcieli mi pomóc, tak, w kościele. Tak, i myślę, że to jest bardzo ważne. Mhm. Jeśli wyciągamy rękę do drugiego człowieka, to jakby dostrzegamy. Ja pamiętam, miałam sceny, że właśnie kiedy byłam w takiej trudnej sytuacji, przyśniło mi się, że ktoś wyciągnie rękę i pomoże mi. W bardzo krótkim czasie później poznałam Jezusa Chrystusa i tą pięknie. Rękę, która rzeczywiście pomogła mi. Zobaczcie, dziękuję Beato, zobaczcie, ludzie nie potrzebują dzisiaj prawdy. Oni potrzebują ulgi. Potrzebują ulgi. Ja nie spotkałem człowieka, który powiedziałby, teologia adwentystyczna mnie zachwyciła. Piękny budynek. Nie. Duch, podejście drugiego człowieka, ich stosunek do mnie, duch miłości działający na mnie, to mnie pociągnęło. Czy takie doświadczenia mieliście również w swoim życiu? No nawet chyba kiedyś z Marcinem wspólnie chodziliśmy akurat od drzwi do drzwi i jedna pani, tak teraz zapamiętałem, powiedziała, że dobrze się z wami rozmawia, bo od was tak jakby takie coś emanuje ciepłego. Aha. No my wiedzieliśmy, że to miłość Chrystusowa to nie nasza zasługa. Ja jeszcze bym dodał, w zrozumieniu innych osób i ich potrzeb też może pomóc nam to, że Bóg przez Mojżesza do Izraelitów powiedział w Starym Testamencie: pamiętaj, jaką drogą prowadził cię Bóg. I myślę, że czasem wspominanie tego, jacy kiedyś byliśmy, bo naszym celem jest wzrastać, ale to, skąd wyszliśmy, pomaga nam nie popadać w pychę. Tak. Bo to, że wzrastamy, to jest chwała Piękna Boża. Piękna rzecz. A warto ją utrwalić. To, że czasem razi nas w drugim człowieku to, że jeszcze jest gdzieś te różne grzechy, ta natura, która jeszcze Chrystus nie zmienił. To jest kwestia rozróżnień między akceptacją a aprobatą. Dlatego jakby podchodzimy tak z ostrożnością i lepiej czujemy się w swoim towarzystwie. Tak. Natomiast to, że my jesteśmy tacy sami, tylko że Chrystus pomaga nam się zmienić, pozwala na to, że z miłością wychodzimy do drugiej osoby i pomagamy jej się zmienić. Chrystus zawsze odcinał człowieka od grzechu. Myślę, że powinniśmy się tego nauczyć. Kochać ludzi, nienawidzieć grzechu, ale kochać tych ludzi. I to może również im odrzucić ten grzech. Zauważmy, że Chrystus nigdy nie pochwalił Samarytanki za jej styl życia. Tak. Ani nie powiedział Zacheuszowi: cenię twoją nieuczciwość. Cenię twoją uczciwość, twoją zmianę życia. A więc podsumujmy. Jakimi cechami powinien wyróżnić się ewangelista? Powiedzieliśmy, że musi doświadczyć nowego życia w Chrystusie. To po pierwsze. Tak? Powiedzieliśmy sobie, że życie ewangelisty powinno potwierdzić to, o czym mówi. Ktoś kiedyś żartował, że nieopierzony nie zrozumie oskubanego. Zdobywca dusz musi wiedzieć, że ludzie są zgubieni. I niezależnie od tego, jak wydaje nam się, że są zadowoleni z życia, szczęśliwi, może nawet w czepku urodzeni, to ewangelista wie jedną rzecz, że bez Chrystusa są kompletnie zgubieni, bo wszyscy potrzebują Jezusa. Powiedzieliśmy sobie, że ewangelista musi być przekonany, że Jezus jest doskonałym zbawicielem grzeszników. Musi znać Słowo Boże, znać moc modlitwy, doświadczyć działania Ducha Świętego w swoim życiu. No i przede wszystkim posiadać gorącą miłość do ginących dusz. I na koniec, co zrobić, aby to uczucie miłości w nas nie zgasło? Kiedy zagonieni, zabiegani, w szumie życia, w walce o godny byt, czasami obojętniejemy na ludzi. Odhumanizowujemy się zupełnie. Co zrobić, aby w nas to nie zamarło? Co robicie, kochani? Przecież to jest codzienna walka. Jezus prowadził takie życie pełne modlitwy. Nieraz spędzał noc na modlitwie, na więzi ze swoim Ojcem. Nieraz modlił się porankami. Myślę, że to nie nasza moc kochać innych. Miłość pochodzi od Boga. Czyli miłość rodzi miłość. Tak. Jeżeli my spędzamy czas z naszym Ojcem i On wypełnia nasze serce miłością, to pojawia się to pragnienie wyjścia do innych i pomocy innym. Więź z Bogiem jest czymś. I to jest chyba ta najczystsza motywacja. Najczystsza motywacja. Ja jeszcze tak chciałam dopowiedzieć, że
gdy patrzymy na Jezusa Chrystusa, co uczynił dla nas. Mhm. Bo my myślę, że często zapominamy, tak? Albo może mówimy o tym, że tak, Chrystus za nas umarł, ale to tylko są słowa, tak? To musi być w naszym sercu. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że co zrobił dla nas. I pewna taka autorka chrześcijańska mówiła, że gdybyśmy każdego dnia chociaż godzinę czasu poświęcili na to, żebyśmy właśnie myśleli o tych właśnie tej sytuacji, kiedy Jezus Chrystus był w ogrodzie Getsemane, kiedy modlił się za każdą osobę, która właśnie ma przyjąć tę Ewangelię. Kiedy myślimy o tym, co uczynił, tak, ile wycierpiał, to nasze życie zacznie się zmieniać. A jeśli nasze życie się zacznie zmieniać, to my będziemy mieli większą wdzięczność, tak? Będziemy szukali Pana Boga i my zrozumiemy, że tak jest, dla kogo Jezus Chrystus umarł? Za nas, tak? Za każdego z nas. Umarł za te osoby, które też my też szukamy. Czyli znowu przychodzimy, odbieramy i przekazujemy, tak jak powiedzieliśmy. Myślę, że mamy jeszcze wiele cennych, istotnych rzeczy do jakby uchwycenia w tym temacie dzisiejszym, ale musimy wylądować. Musimy zakończyć. I sądzę, że trzeba powiedzieć wyraźnie z tego miejsca. Kościół, który nie chce się rozwijać, który nie widzi potrzeby ewangelizacji, komunikuje światu straszną rzecz. Mówi, możecie iść do piekła. To, co spowodowało, że Jezus Chrystus nie stąpił z krzyża, to nie gwoździe, które go trzymały, to miłość, która go przywiązała. I on tam poprzez te rozpostarte ramiona informował, tak bardzo was kocham. Ja w tym osobiście znajduję motywację do służby. Wiecie, są takie momenty, w którym wydaje ci się, że masz dość problemów ludzkich. Tych wszystkich zmagań, z jakimi oni stykają się. Nie chcesz brać na siebie ich cierpień, ich zmartwień, ich kłopotów, bo to jest pielęgnacja, to jest troszczenie się, to jest przeżywanie. To jest płacz z płaczącymi, śmiech z radosnymi. W takich momentach przychodzę pod krzyż i mówię, Boże, daj mi miłość do ginących. Wzbudź we mnie, Panie, nowy entuzjazm. Rozbudź coś we mnie. Ja myślę, że warto byśmy postawili pytanie naszym słuchaczom. A co ty możesz zrobić, aby innym ludziom przybliżyć Królestwo? Może złożysz świadectwo o swoim nawróceniu, tak jak ktoś z nas tu dzisiaj zrobił? Może przekażesz im książkę? Może zwyczajnie zaprosisz ich na obiad? Może po prostu porozmawiasz o ich problemach? Albo będziesz się tak długo modlił, aż oddadzą swoje serce Chrystusowi. Nie ma piękniejszej rzeczy, niż spotkać kiedyś ludzi w Królestwie Niebios, którzy podejdą i powiedzą, dzięki twojemu staraniu, twojemu zaangażowaniu, ja jestem dzisiaj wśród zbawionych. Ja, moje dzieci. I myślę, że Chrystus podziękuje nam wszystkim za to, że wczuwaliśmy się w Jego cierpienia. Czuliśmy to, co On czuł wobec tych ludzi. Powiem wam, że chciałbym, by na moim nagrobku napisano jedno proste zdanie. Wiecie jakie? Spełnił za życia swoją służbę Bogu. To by mi wystarczyło. Spełnijmy tą służbę. Z Bożą pomocą jest to możliwe. Dlatego zapraszam was, drodzy słuchacze, drodzy internauci, do tej wspólnej wędrówki z Chrystusem. I na końcu podzielę się z wami czymś, co mnie motywuje do tego, aby nie utracić kontaktu z drugim człowiekiem. Znany ewangelista, znany pisarz chrześcijański Eugene Myers Harrison napisał kiedyś wiersz pod tytułem Modlitwa ratownika dusz. Tak bardzo ten wiersz spodobał mi się, że dzisiaj tym wierszem jako modlitwą zakończymy nasze studium. Pozwolicie? Daj mi, o Panie, miłość do ginących, dla owiec zbłąkanych, zgubionych, bym dojrzał te rzesze, usłyszał płaczących, bym współczuł jak Ty uciśnionym. Ach, pomóż mi płakać tak, jak Ty płakałeś nad losem tragicznym tych wszystkich, co w grzechu zgubieni, nieszczęściem trapieni, dopomóż ratować mych bliskich. Z ołtarza miłości płomiennej Twej, Panie, weź węgiel i dotknij się serca, bym zdolny był kochać, trwać w modłach, ratować, dać upust ich łzom po niewierce. Ach, płonąć miłością chcę Twoją tak czystą,
więc w sercu mym zagość, o Panie. I sam bądź płomieniem, co pali się wiecznie, aż w końcu mnie tutaj nie stanie. Amen. Amen. Bardzo dziękuję wam za ten wspólny czas, za zagrzanie serc i za to, że wiemy, kim są prawdziwi liderzy. Bardzo dziękuję wam za udział w dzisiejszej lekcji. Dziękuję także naszym internautom i zapraszam do oglądania nas za tydzień. Do zobaczenia.